Siemano ekipa, witam was serdecznie, a dzisiaj mamy temat wodowitaminowy. No, kto by się nie spodziewał. Tym razem Oshi cała seria wód witaminowych, bo mamy Oshi Vitamin Lemonade. O smaku cytryny z sosną, maliny z grejpfrutem. Zajmijmy się najpierw Lemon Pine, czyli cytryną z sosną. I róbmy live'a, co nie? Bo jestem też świeżutko przed live'em, pozdrawiam wszystkich, co byli. Co tu dużo mówić, butelka to jest taki standardowy dla Oshi lemoniadowych, z tego co widzę. Design, czyli wiecie, tutaj zielony, biały, gradient zielono-żółty i znowu biały. W różnych butelkach różny kolor. No i cóż, przejdźmy sobie tutaj do wartości odżywczych, do składu. Ale Sytar, najpierw może powinieneś powiedzieć coś na temat samego smaku, bo wiesz, sosnowych napojów, czy to energetycznych, czy witaminowych, jest bardzo mało. Oshi postanowiło porwać się na to. Ja wiem, jak smakuje sosna. Mieliśmy kiedyś syrop do rozrabiania w wodzie o smaku sosnowym, więc dlatego wiadomo, z czym to się pije. Ale czy sam fakt, że nie mamy podanego żadnego aromatu sosnowego, dobra, teraz spojrzałem, jest jednak. Cofam to. Czyli jednak nie będzie wywodu. No dobra. No ale sam fakt, że mamy tutaj smak sosnowy i smak od Oshi, to może nam mówić, że może to być naprawdę bardzo słabe. Ale niektóre ich smaki kwiatowe były naprawdę dobre. No to może jednak tu nie będzie. Wszystkiego się dowiemy, jak to spróbujemy. Skład: woda, sok jabłkowy, zagęszczonego soku jabłkowego, jak żeby nie inaczej. Mamy tutaj opcję cukrową, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, ekstrakt z krokosza barwierskiego, naturalny aromat sosnowy, witaminy, niacyna, kwas pantotenowy B6, kwas foliowy, biotyna oraz B12. Tworzenie się osadów to jest naturalne, bo mamy tutaj sok jabłkowy, jak żeby innego nie było. Wartości odżywcze na 278, to już nas Oshi przyzwyczaiło do tego. 106 kilokalorii, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, 26 gramów węglowodanów i tyle samo cukru, żadnej soli, żadnego białka, co jest zaskakujące. 9,9 mg niacyny, 78 mg witaminy B6, 111,2 mikrograma kwasu foliowego, 138 setnych tysięcznych mikrograma witaminy B12, 27,8 mikrograma biotyny, 2,34 setne miligrama kwasu pantotenowego. I teraz robimy zdjęcie do miniatury. Słońce dzisiaj dokazuje, to były lekkie problemy. Później się Steve'a zrobi, no co? Dobra, otwórzmy to i sprawdźmy. Cytryna z sosną. Już od dawna chciałem to piknąć, chciałem to wypróbować. W ogóle to jest chyba pierwsza ta Oshi lemoniada, jaka wyszła do tej pory do sklepów. Oczywiście, ja pierdzielę, o! Kurde, jakby nie można było zrobić normalnych nakrętek. Teraz są normalne nakrętki, to są normalne nakrętki, Sytar. Ale pachnie to stricte cytryną, nie czuć tutaj za bardzo sosny. Która ma w sobie taki specyficzny zapach. Skąd wiem? Oczywiście mamy u siebie sosnę. Jak ją rozkruszycie, taką suchą sosnę, potrzecie o skórę i to powąchacie, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Patrzę też tak, kolor to może być żółty kolor, ale żółta jest też butelka, więc dlatego troszeczkę trzeba też nalać. Jest żółty kolor, tak jak trzeba. No i widzicie? Sytar za bardzo się spieszy, to już proszę, jakie błędy podstawowe popełnia.
Zamiast to po mojej lewej stronie postawić, to postawiłem po mojej prawej, przez co nie widzicie napoju. W ogóle chciałem to odstawić poza kadr. Kamera mi się przechyliła. Cytar, brawo. Przestań się spieszyć. Ludzie na streama poczekają. Kuźwa, innowacje, ja pierdzielę, takie innowacje. Chyba mam już główny zamysł tej serii. Bo wiecie, skoro mamy tutaj ości o smaku lewogadowym, to już od razu możemy stwierdzić, że to będą takie bardziej kwaśniejsze smaki, takie bardziej lżejsze w smaku owocowym, w tym przypadku również takim drzewnym. No i tutaj mamy taki, nie wiem jakby to powiedzieć, ale taki zamysł, że mamy tutaj lekki smak, kurde, lekki smak i to cytryny i nawet sosny, która no właśnie też jest taka podobna smakiem do cytryny, do różnego rodzaju cytrusów, ale ma też taki swój specyficzny smak. No i tego jabłka, no bo jak może nie zabraknąć smaku jabłkowego w którejś wodzie witaminowej od Oshi? No przecież, nie może być inaczej. Jeszcze jest ta zależność, że mamy tutaj wodę witaminową o smaku cytrynowym. Tamten smak jest spotęgowany tego soku jabłkowego. W sumie w ogóle w każdym z cytrynowych napojów, który jest dodatkowo słodzony sokiem jabłkowym, zauważyłem, że mamy do dyspozycji taki bardziej spotęgowany ten smak soku jabłkowego niż byłby w każdym innym. No na przykład takim malinowym. I właśnie ten smak jest lżejszy. Tutaj bardziej czujesz, jakbyś pił taką wodę smakową o smaku właśnie cytrynowym, aniżeli właśnie taki napój witaminowy full wydupcony w smak jakiegoś owocu. I czy mi to pasuje? No na pewno jest to inny smak od takiego typowego smaku wody witaminowej. Jeżeli będzie tutaj ta sama zachowana intensywność smaku, to wtedy wydaje mi się, że znaleźliśmy wyznacznik tej serii. No bo... No i... Podsumowując właśnie to, jeżeli chcielibyście te procentowe ukochane przez was wartości usłyszeć, to na pewno... W 50% jest to smak cytryny, w 30% jest to smak sosny i 20% te chyba tradycyjne to jest taki smak jabłka, ale w bardzo dużej części wód witaminowych to jabłko jednak wzrasta do naprawdę niepokojących wartości, na przykład 30, nawet 40% całego smaku, więc dlatego no kurde, jeżeli tutaj mamy smak cytrusowy i zmieścili się w przedziale 20% szapowa. Bo ten smak soku jabłkowego jest, ale jest lekki. Ogólnie jak lekki jest smak tej wody witaminowej. Nadal to jest overallowo bardziej intensywny smak od wielu G-Fueli i różnych tam brandów energetycznych z Ameryki, ale no wiecie o co mi chodzi. I według mnie to by było na tyle, ja już wam nie przedłużam, idę startować live'a, pozdrawiam wszystkich co tam byli, mam nadzieję, że świętowaliśmy godnie, mam nadzieję, że YouTube czegoś nie spierdzielił, no i zobaczymy czy te lemoniady będą zdatne jeszcze, a kolejny tydzień będzie zdominowany mianowicie przez inną kategorię, jaką? Zobaczycie, obiecuję wam, że ta grupa osób, co po to właśnie tutaj przychodzi na ten kanał, będzie mega zadowolona. Teraz, żeby nie zwalić szklanki, lecimy.